Witam wszystkich. Dzisiaj będzie o pochłaniaczach wilgoci i pochłaniaczach tlenu. Jako, że już kilka osób w komentarzach napisało mi, że takie pochłaniacze, które ja wyjmuję z opakowań z jedzeniem, to są pochłaniacze wilgoci, a ja na filmie mówiłem, że to są pochłaniacze tlenu. Więc zaraz sprawdzimy, jaka jest prawda. Pochłaniacze wilgoci przeważnie znajdziemy w elektronice, pochłaniacze tlenu zazwyczaj w żywności. Pochłaniacz wilgoci, czyli silica gel. Ten jest akurat wyjęty z opakowania z ładowarką solarną. Tu jest nieco mniejsza wersja. I o dziwo wyjęty z opakowania z krzesiwem. Pomimo, że krzesiwo było zakręcane z uszczelką, no ale jednak taki dodali. No i to oczywiście, jak wspomniałem, zazwyczaj jest z elektroniką jakąś. Elektronika nie lubi wilgoci, wody, no więc dlatego to tam jest włożone. Teraz przejdziemy do pochłaniaczy tlenu. Jak widać, oxygen absorber. No i te są w opakowaniach z jedzeniem. Ten akurat jest wyjęty z opakowania suszona wołowina z polskiej racji. Tutaj mamy wyjęty z opakowania z chlebem z amerykańskiej racji. A tutaj wyjęty z ukraińskiego liofilizata. Także jak widać, w jedzeniu nie mamy żadnego pochłaniacza wilgoci, tylko pochłaniacze tlenu, tak jak ja to powiedziałem na filmach. Skoro takie wyjmowałem, to tak mówiłem, jak jest w rzeczywistości. Wszystkie niby są oznaczone, że to jest nie do jedzenia. Tu nawet mamy, że nie wkładać do mikrofalówki. Także sądzę, że ja wytłumaczyłem mniej więcej, co do czego. Pochłaniacze tlenu mają za zadanie głównie przedłużyć termin ważności jedzenia, aby się jedzenie w środku nie zmieniło smaku, zapachu. Zazwyczaj takie znajdziemy w jakichś liofilizatach, no ale w innych rzeczach też możemy, w innych opakowaniach z jedzeniem. Także sądzę, że jak ktoś jeszcze będzie twierdził, że te pochłaniacze, które ja wyjmuję z opakowań z jedzenia, twierdził, że to jest nadal pochłaniacz wilgoci, to po prostu go odeślę do tego filmu. I tutaj sobie pogląda i będzie miał wytłumaczenie tego. I to tyle na dzisiaj.